Witajcie! Dzisiaj poniedziałek. Troszeczkę inna robota, bo tak, no jest taka pogoda jaka jest, ale chyba nie będzie padać, więc zabiorę się za tura. W sumie pomyślałem sobie, że po co mam czekać na spawacza. Ja w końcu muszę się kiedyś tego nauczyć i metodą prób i błędów postaram się to zrobić. Tutaj jeden ten element, o, spawarka jest, młotek, maska przygotowane. Teraz na pierwszy ogień pójdzie ten spaw tutaj. Z tamtej strony jest to pospawane, później to obrócę, pokażę jak. I tutaj to pęknięcie co jest, i tutaj to, i od środka tak samo to pospawam. Wzmocnię to na ile to się da i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Do maski założyłem już baterię, więc nie wiem czy mnie słychać. Zobaczymy czy to w ogóle... Aha! Kurczak! Zapomniałem o najważniejszej rzeczy, a właściwie bardzo ważnej. Rękawice. Bez rękawicy to raczej będzie trudno, zwłaszcza że to jest spawanie elektrodą. Więc lepiej rękawice mieć. Dobra, maszyny odpalamy, gdzie to się włączało. Na ile jest ustawione? Na 120 jest dobrze. Bierzemy elektrodę. No i zobaczmy, co tu będzie się działo. Słaby prąd. Widzicie, nie jest to takie proste, bo tu było tylko zalepione i pojawiła się dziura. Powiem wam tak, ja teraz to wyłączę, bo nie mam jak kamery postawić, żeby to nagrywać, i spróbuję to porządnie pospawać. Widzicie? Tu nie było nawet wcale spawu. Dobra, zaraz pokażę jak, co zrobiłem. No i słuchajcie, pięknie posmarkane i pospawane, chciałem powiedzieć. Także jest elegancko. O, tutaj z dwóch stron to... Muszę uważać, żeby się nie oparzyć, bo to jeszcze gorące. Dobra, tu nie będę łapał. W każdym razie z dwóch stron to połapałem. I tutaj. I od środka tak samo. Także myślę, że tutaj... Słuchajcie, mam tylko obawy, bo... Tak jak mówiłem wam w poprzednim filmie, nie wiem co z tym zrobić, bo to jest krzywe, ani nie mam jak tego odciąć, bo tą małą tarczą to nie wiem, nie sięgnę po prostu tego, a chętnie bym to odciął, ale zobaczymy tak, ja to po prostu przykręcę, będę zakładał tura, jeżeli okaże się, że nie pasuje, no to wtedy wyjścia nie ma, odcinam i będę musiał to po prostu na nowo przyspawać, a jeżeli będzie pasowało, to problem z głowy. To jest taka w tej chwili sztuka, na razie tymczasowa robota, bo mówię, no potrzebuję tura zdjąć z tego ciapka i wreszcie na tym, normalnie na 60 go używać, także zobaczymy jak to będzie. Przede mną jeszcze dwa elementy do spawania, a wiecie co, słuchajcie, bo jeszcze myślę o czymś takim, przecież w tym ciapku no to tabelka powinna być identyczna. No to jeżeli powinna być identyczna, to ja po prostu ją zdejmę, bo ta ona jest ładna tam. Założę tutaj do tego i spokój święty. A tymczasem jeszcze się zajmę tą belką. Zaraz ją jeszcze... Aha, bo ona miała tutaj z tyłu takie paskustwo. I to trzeba będzie tutaj, chociaż niby w środku, coś tam złapane z dwóch stron. Tu złapane i tu widzę jakiś tam jest blacha jakaś złapana, ale to jeszcze przydałoby się tutaj wzmocnić. To czymś to po prostu jakoś tam załatam. Aha, tutaj jest jeszcze pęknięcie. Czyli to trzeba od środka. Dobra, to tymczasem tego zdejmę, bo ten już jest praktycznie, można powiedzieć, gotowy do założenia. Wszędzie, gdzie trzeba było, to jest połapane.
Trzeba tylko jeszcze się przyjrzeć wszystkiemu. Tutaj były jakieś tam spawy, takie duperele, coś tam ponakładane, to wziąłem, to podcinałem, bo to było naprawdę kiepsko. Tu z tej strony, patrzcie, też jak pięknie posmarkane. Tam w środku, no nie było dojścia jeszcze tam też, ale to nie, już nie czyściłem, bo nie było dojścia. Tu z tej strony to samo, tu to samo wszystko, tu to samo. No, jest jak jest. Kiedyś się w końcu nauczę spawać. Dobra, jadę z kolejną belką. No słuchajcie, zanim jeszcze zabiorę się do tamtego spawania, tu robię przymiarkę, czy to pasuje. Muszę dokręcić, bo tutaj mi na przykład ta jedna, nie wiem czy to widać, zaraz gdzieś jest, o tu. Tutaj nie strzela mi ta dziura z tym, ale minimalnie, więc podejrzewam, że jak dokręcę, to ona się ustawi i będzie ok. W każdym razie to dokręcę i wtedy zobaczę tu z tyłu, bo tu już kabinę z tych głównych śrub tutaj trzech odkręciłem, tylko tak o założyłem, żeby tam mi się mogło to wszystko zgodzić. No i zobaczymy, czy to będzie pasowało. Jeżeli nie będzie pasowało, no to oznacza, że rama się rozgięła i trzeba byłoby ją wtedy z powrotem zginać, a to już jest praktycznie bez sensu i chyba nici stura będą. Trzeba będzie gdzieś od nowa to, coś takiego robić, albo no na żadnych takich internetach tego nie widziałem. No ale zobaczymy, nie będę się martwił na zapas. Na razie to dokręcam i spróbuję tamte śruby założyć. A do tego oczywiście, no to kluczyk udarowy 24 czarna, tak jak mi tam radziliście. O, już się przysuwa, widzę. To wystarczy. Aha, jeszcze wcześniej poprawiłem, słuchajcie, gwinty. Bo tutaj na całe szczęście mam ten gwintownik 18. No i 18, 16 i poprawiłem to 16. Także mam nadzieję, że tu będzie git. Jedyne co, to w tej chwili słusznie tu wcelować. Jakby kurczę był ktoś do pomocy, to by mi to podniósł. Ja wtedy bym to ustawił, a tak to kurczak. Taka robota. No w każdym razie muszę to troszkę poluzować, bo za mocno. Aż ty. O, dobra. Bardzo dobra rzecz. Jeszcze raz wam polecam. Kupcie sobie klucz udarowy. Świetny temat. Naprawdę. Tymczasem postaram się to jakoś poustawiać i dokręcić. Zaraz wracam. No słuchajcie, tutaj jedna już strona tura przykręcona. Nie było łatwo, bo wiadomo, tu ciąży. No to tam śruby nie pasują i tak dalej, ale przy pomocy lewarka, słuchajcie, odkręciłem, poluzowałem mocowanie kabiny, ustawiłem tu wszystko jak należy, siedzi na trzech śrubach, przykręcony także, no, przykręcony. Także tu już nic nie ma prawa się z nim stać. Widzicie tam ten kawałek celownika, nie miałem pojęcia po co on jest. I nie wiedziałem po prostu, czy go odcinać, czy nie, zostawiłem. No i dobra, niech będzie, trudno, nie będzie tam przeszkadzał do niczego. No, także wiecie, o co tu chodzi. Tur nie będzie na pewno pracował, jak któryś z kolegów powiedział, przy siano kiszące, że tam po prostu dostawał, pewnie dźwigał po dwa baloty i tak dalej, to jest ponad tona, nie wiem. Różnie tam może w sensie siano kiszonko, boże, co ja gadam. No wiecie, o co mi chodzi, no. Tutaj w każdym razie będzie miał dużo lżejszą robotę, także słuchajcie, ciekawa rzecz, no ciekawa, normalna dla was, bo rzeczywiście tur mocno obniżył 60, ale zobaczymy, jak ona sobie po prostu będzie radziła w polu, bo ja na razie żółtą zostawię do takich cięższych robót, a ta póki się nie poukłada, będzie przy lżejszych robotach. Co wam jeszcze powiem, szukam zegara, żeby sprawdzić ciśnienie, jakie tutaj jest. Także to na pewno też sprawdzę. No i najważniejsza rzecz, słuchajcie, miejscami spawy mi wychodzą piękne, także jeszcze chwila i będę pewnie umiał. Ale w każdym razie już jestem zadowolony, bo wiecie jak to jest. Nie trzeba się nikogo prosić, ani łazić, jeździć nie wiadomo gdzie i po co.
Także jeden jest, jedna laga gotowa, teraz druga, potem się zajmę jeszcze obudową. Zniosę do piwnicy, wywiercę tutaj te otwory, bo mi się przypomniało, przecież ja mogę to wywiercić wiertarką stołową, także powiększę te otwory, będzie git. Wtedy będzie regulacja góra-dół i tą obudowę założę, tak żeby było dobrze. Tu wtedy poskręcam wszystkie filtry i atrapę i tak dalej, wszystko będzie założone. No i oczywiście jeszcze maskę założę, no i kto wie, może zrobimy dzisiaj wycieczkę. No słuchajcie, wiatrak zamontowany, znaczy osłona zamontowana. Nic nie ociera i powiem wam, jakbyście mieli podobną sprawę, to nie chodzi tutaj w ogóle o obudowę, tylko o tego węża. On był po prostu za długi, w tym momencie obudowa była z schodnicą odchylona, bo to nie pozwalało, żeby to było ładnie w pionie, no i dlatego dół ocierał. Skróciłem węża około centymetr, docisnąłem z obu stron i jak widać, nic tu się nie dzieje. Także to fajnie po prostu udało się zrobić. Jak widzieliście wcześniej, lewa noga przykręcona, że tak powiem, ale prawa niestety nie pasuje. Także stura nici, bo tutaj ja to w tej chwili tak tylko wam pokażę, ale mierzyłem to, to tutaj nie strzela na około centymetr. Podejrzewam, że jedyne co mi przychodzi do głowy, to się po prostu rozgięło, ale dziwne, że słuchajcie, dziwne jest to, że ja go przecież stąd ściągałem i on tutaj, nic się z nim takiego nie działo, więc nie wiem, jak to się stało, że on się to po prostu rozszerzył, że tak powiem. Tu się nic nie zmieniło w tym ciągniku. Wszystko jest jak należy. No ale jednakowoż nie pasuje. Zastanawiałem się w pierwszej chwili, słuchajcie, czy pasem tutaj nie złapać o zwolnicę i pasem to naciągnąć, bo ten centymetr to bym, myślę, naciągnął. No ale to nie jest chyba dobry pomysł. No bo tak mi się wydaje, że nie jest. I chyba stura w tym momencie nici, muszę jeszcze po prostu się pomęczyć ciapkiem. Zarobię kasę, to kupię jakiegoś tura albo po prostu dorobię tą lagę. Albo nie wiem, może obie nowe po prostu, cokolwiek się tutaj wymyśli. Jednakowoż zobaczymy, co i jak. No ale jeszcze, żeby nie było, to odpalimy go. Zobaczymy, co tu u niego słychać. Damy troszkę gazu. Kontrolki się świecą. Ładowanie się świeci, olej się nie świeci. Żadna kontrolka nie świeci, widzicie? Tu jeszcze miałem dokręcić to, ale to trzeba z wyczuciem. Dobra, nie chcę, nic nie poszło, bo jeszcze urwę i dopiero będzie afera. Kontrolki się nie świecą. To była, słuchajcie, moja wina z tym, że się ta kontrolka świeciła. Bo ja tutaj za mało gazu dawałem jeszcze. No, nawet teraz też się nie świeci, jest malutko gazu. Słyszycie, że on ledwo co łazi, jeszcze zmniejszymy mu gaz. Kontrolka się nie świeci. Ale już chodzi na tak wolnych obrotach, że chyba wolniej się nie da. Całkiem na wolnych obrotach w tej chwili.
kontrolka się nie świeci. Nie wiem. Patrzcie, jakie wolne obroty, nic tu się nie dzieje. Dobra, zgasło. Tu muszę, słuchajcie, bo to pomalowałem i gdzieś mi to cięgło. Tutaj się haczy, tylko nie wiem jeszcze gdzie i przez to nie mogę go tutaj zgasić. Ale zobaczmy jeszcze raz go delikatnie na leciutkim gazie. Kontrolka odładowania. Dobra. Alternator wzbudzony i widzicie, co tu jest. No takie wolne obroty, że aż ciągnik chodzi cały. Ja się tutaj nie mam do czego przyczepić. Kto będzie chciał się przyczepić, to się przyczepi. Ja się nie przyczepiam. Dobra, zakładam wobec tego tą atrapę tutaj. No i słuchajcie, nie ma co się tutaj z tym szczypać, bo nie ma co szczypać. Kto tam mówi, chce się przyczepiać, ten się przyczepia. Nie ma co w domu robić, to się poprzyczepia. Dobra, to przykręcam, zakręcam jeszcze tutaj, zakładam tutaj śruby, to wzmocnienie jakoś tutaj spróbuję, nie wiem, czy te śrubki znajdę, ale mam nadzieję, że znajdę, poskręcam do kupy. No i co, muszę tamtą obydwie właściwie te lagi ściągnąć, bo na co mi to tutaj, żeby to tak wisiało. No nie wiem, co bym zrobił, kurczę blade, może rzeczywiście to i naciągnę. Trochę bez sens, nie? Aha, i jeszcze trzeba tutaj te przyspawać stopnie, żeby to, znaczy przyspawać, no tu złapię tak jak było, tu złapię i już, nie? I jeszcze muszę tu uważać, bo tutaj jest na wężyk od hamulca i żeby to jakoś odsunąć. Ale kurczę, blade, pewnie też kupiłem to i ta podruba dziadowska. Trzeba by ci jakoś to wygiąć. No w każdym razie tyle. Jeszcze coś zobaczymy, jak to, nie wiem, pomyślę, co z tym zrobić. No słuchajcie, pogoda dzisiaj taka w kratkę, że głowa boli. Słońce, deszcz, burza i no wszystko tak, po prostu wszystko. No i tak człowiek podchodził do tego ciągnika na raty cały czas. No ale belkę założyłem i słuchajcie, zawołałem spawacza. Mówię, weź coś poradź, bo ja sobie tutaj z tym nie poradzę. Mówię, albo mi wyspawaj to nowe, tą całą lagę, albo ja nie wiem, po prostu, albo cokolwiek. No i pojechałem, słuchajcie, na chwilę do Trzebnicy, bo miałem robotę. No i zobaczcie, zrobione, przykręcone, pospawane, nic gór nie ruszy, do moich potrzeb wystarczy. Przy okazji przykręciłem tą baleczkę jeszcze tutaj, wiatrak też wam mówiłem, także tutaj już nie kolibie się. Tu jeszcze przyszedł Robert, pospawał to, żeby nie telepały się te blachy. No i w sumie, aha, jeszcze zamki poustawiał, bo też mówię, że nie mogę sobie z tymi biegami radzić. Pojechał na przejażdżkę, zaczął tutaj coś tam mieszać, kombinować, kręcić, szlifować, nie wiem co. Działa, to jest najważniejsze, reszta mnie nie interesuje naprawdę. Także to, aha, i jeszcze tutaj rura, bo ona była odtegowana, więc to też pospawał. Ja to potem opukam z tego spieku i będzie ok. Jutro w każdym razie montuję tutaj jeszcze te słupy po obu stronach, kontruję tu do przodu i
ciągnik do roboty. Aha, jeszcze tylko maskę założę. No i właściwie będzie ciągnik do pracy, także nie będę się już musiał denerwować, martwić. Jedyne co, to w trakcie już będę szukał tych szyb, jeszcze właśnie tą kabinę ogarnę, ale najważniejsza jest dla mnie jedna rzecz. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, jeszcze tutaj Robert sprawdzał, słuchajcie, co i jak z ciśnieniem, jest wszystko w porządku, nie ma się czym martwić, do roboty i tyle. Także te szyby i tak dalej to ogarnę już w trakcie. Zaczepiam do niego przyczepę i on będzie jeździł z przyczepą, będzie ewentualnie podrębak, dopóki opon nie zorganizuje. No i przez tego tura to on w pole nie pójdzie, co najwyżej, nie wiem, czy tam, gdzie nie będzie grząsko, to jeszcze go puszczę, ale rzeczywiście tu jest mocno obniżony, więc on do pługa na pewno nie pójdzie do brony i tak dalej, do żadnych maszyn, ale przyczepa i takie wszystkie inne pomocnicze rzeczy, to on na pewno będzie to robił. Zresztą myślę, że to po tym, co on przeżył, to mu się to należy. Bo pamiętacie, jak on wyglądał, jak tu biegałem po wsi. Odpalali go, kurde, na zaciąg. Robert tutaj zawory jeszcze. No po prostu komedia. Jak mi się to przypomina, zawsze mi się śmiać chce. Ale w każdym razie bardzo fajnie, przygoda na całe życie. Ważne jest to, że jest już skończony. To mogę powiedzieć. W tej chwili tylko, no mówię, drzwi, kabina, dach. I dopóki nie trafi ładnej maski, to na razie ta będzie jeździła. Nic tu się nie będzie działo. Wszystko jest jak trzeba. Dobra, to tyle moi drodzy. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!